przy ulicy Dworskiej 10 oddano kolejny budynek w ramach miejskiego programu Mieszkanie Plus po Gliwicku, w którym lokatorzy otrzymali klucze do swoich nowych mieszkań. Umowy najmu zostały spisane z 35 osobami, ale jak ZBM na podstawie skierowań przeliczył, to w budynku zamieszka około 100 osób. Jesteśmy przeszczęśliwe, zaczynamy zupełnie nowy rozdział. Mieszkanie bardzo ładne, jesteśmy zadowoleni, że miasto wychodzi naprzeciw mieszkańców. Jest w standardzie pod klucz, także czekamy tylko, żeby pomalować ściany na ulubione kolory i dołożyć mebelki. Tylko umeblować mieszkanko i mieszkamy. Mamy uchwałę, która mówi o zasadach uzyskania mieszkania w nowo wybudowanych budynkach. Mieszkania te są adresowane do osób, które mieszkają w Gliwicach i płacą tutaj PIT i mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Przy przyjmowaniu wniosków kryterium dochodowe jest oceniane na podstawie złożonego PIT-u za 2 lata poprzednie kalendarzowe. Następnie zgodnie z uchwałą zespół do spraw mieszkaniowych oceniał i punktował te wnioski i tak jak osoby składały taką informację, że są zainteresowane zasiedleniem lokali, do każdego adresu wnioski były układane od najwyższej ilości punktów do najmniejszej i osoba, która znajdowała się na pierwszym miejscu, dostawała wskazanie lokalu. To nie pierwszy i nie ostatni obiekt oddany do użytku w ramach miejskiego programu Mieszkanie Plus po Gliwicku. Oddane jest w tej chwili 5 budynków przy ulicy Kujawskiej. Tu była już część oddana przy ulicy Dworskiej, przy ulicy Zbożowej. Widać wokół nas, że inwestycja trwa. Będą za chwilę kolejne budynki. Buduje się też budynek przy ulicy Dolnej Rymera i rozpoczynamy budowę budynku przy ulicy Opolskiej. Na każdy budynek, który oddajemy do zasiedlenia, prowadzony jest nabór. Prosimy bardzo, żeby obserwować stronę ZGM-u, gdzie odpowiednie komunikaty się pojawiają i osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski, jeżeli są chętne do objęcia w najem takie mieszkania.